profesor chirurgii Piotr Klepacki, który każdemu, kto wchodzi, mówi: słuchajcie, działamy. No i potem ta euforia, która, kiedy ukazały się wyniki. Jurek, jak ty to wspominasz, tego 4 czerwca? Nie, rozumiem, no, spoczynam. No oczywiście doskonale pamiętam, to już byłem zaawansowany w latach. I wydarzenie szczególnie ważne. Chcesz powiedzieć, że jeszcze bardziej zapamiętałem, może bardziej, ale zapamiętałem niedzielę, tydzień przed. Tak się złożyło, że akurat wówczas byłem służbowo, że tak powiem, w Pile. Jako wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju, taka organizacja była, no jest nadal, chociaż prawie w Ostrowcu nie funkcjonuje. I tam braliśmy udział w takim spotkaniu. I na stadionie odbywał się wiec wyborczy zorganizowany przez pana późniejszego senatora Stokłosę. Znaczy ciekawostka polega się na tym, że jak państwo wiecie, stuosobowym senacie było 99 po wyborach przedstawicieli Solidarności i jeden pan senator Stokłosa. No później on miał perturbacje z prawem tam różne, ale wtedy właśnie wszystkim fundował piwo, kiełbasę i loterię, w której główną wygraną był ciągnik. I to autentycznie ktoś tam wygrał ten ciągnik. Więc no widać skutecznie podziałał, wtedy jeszcze czegoś takiego, tego typu prowadzenia kampanii wyborczej to nikt nie przewidywał, bo wiadomo, że przez wiele, wiele lat no, kampanii wyborczej specjalnie trzeba prowadzić. Ja pamiętam na pewno wiele z państwa, wielu z osób, szczególnie wcześniej urodzonych, pamięta pana zresztą senatora i posła w jednej osobie, Stanisława Ceberka. Otóż on kiedyś w tych latach 70. było takie spotkanie w sobotę przed wyborami i mówi: no chłopy, będziemy kończyli, bo jutro idą wybory. No nie, mówi, wybory to już były, ale to jeszcze będzie głosowanie. No bo tak rzeczywiście było, pamiętajmy, że przez wiele lat te wybory polegały na tym, że wcześniej ustalane było formalnie Front Jedności Narodu, faktycznie instancje partyjne ustalały kandydatów, szczególnie ważne były tak zwane miejsca mandatowe, czyli te pierwsze, no i wtedy zgodnie z zaleceniami, że głosujemy bez skreśleń, ci co załapywali się, przechodzili, z tym, że no wtedy była tylko najwyżej taka, czy frekwencja będzie 99,8, 99,9, no i ci kandydaci dostaną też 90 parę, czy mniej. A tu tymczasem no, było coś zupełnie nowego, i chociaż też niektórzy stwierdzili, że w tych wyborach znów wygrał aparat, bo wcześniej wygrywał aparat partyjny, a teraz wygrał aparat fotograficzny. Chodziło wiadomo o zdjęcia z Lechem Wałęsą, że wszyscy ci kandydaci mieli zdjęcia z Lechem Wałęsą, no i się okazało dość skutecznie. No wyniki były rzeczywiście porażające dla rządzących. Nie dość, że tylko kilka osób przeszło, że tak powiem, normalnie, to nawet z tak zwanej listy krajowej, gdzie mieli zagwarantowane, że wszyscy wejdą, jeżeli 50% głosów uzyskają, no okazało się, że z tej listy tylko 2 osoby i to jeszcze jak byłem w komisji wyborczej, wówczas w dzisiejszej galerii i pamiętam, że dokładnie sprawdzaliśmy, bo chodziło o to, że takie były zalecenia, żeby tę listę wszystkich skreślać. No i to polegało na tym, że skreślano. I ostatnim nazwiskiem na tej pierwszej stronie był Mikołaj Kozakiewicz, zresztą akurat no, wspaniały człowiek, profesor, członek Towarzystwa Naukowego Stołeckiego. I jak ktoś kreślił, no nie dociągał do końca, wiele tak było i jego nie kreślono. Wobec tego no, przechodził, mimo że intencje były, żeby wszystkich. I z kolei na drugiej stronie ostatnio osobą był Adam Zieliński, prezes Sądu Administracyjnego i też nie dochodziło do Z. No i te dwie osoby spośród całej listy krajowej przeszło, że były bezboleśnie w pierwszej turze. Chociaż od razu trzeba powiedzieć, że frekwencja wydawało się, ja też tak przypuszczałem, że no wszyscy ludzie już teraz nie muszą, a mogą i się rzucą do 62%. To w ubiegłym roku mieliśmy w wyborach znacznie więcej. Oczywiście wybory no, bardzo spontaniczne, no, mówię, że się po raz pierwszy te pojawiły już na ulotki, przed tym tego nie trzeba było stosować. Chociaż od razu powiedzmy, jako stołęczanin no, czułem duży niedosyt, bo ani jedna osoba z Ostołęki nie weszła, znaczy mówię z mieszkańców Ostołęki, nie mówię o województwie, nie weszła ani do Sejmu, ani do Senatu. Wszystko byli, że tak powiem, obcy.
znaczy albo z województwa, albo z Warszawy, no Małachowski czy Wilk to byli z Warszawy, Kutowski, Chodkowski. I w drugiej turze również, bo jak wiadomo później zrobiono drugą, jeszcze takie ustępstwo zrobiono wobec władz i dodatkowo jeszcze można było wybrać, no i wtedy z ramienia PZPR-u został wybrany poseł pan Krzyżanowski Władysław, tu Jarek to zna na pewno, bo dyrektor szpitala w Wrocławiu, a z kolei ze strony ZSL-u był wybrany pan Aleksander Łuczak, zresztą też historyk, profesor, wiele, wiele lat był wybierany właśnie tym posłem z naszej ziemi ostrońskiej, że myślę, że dość zasłużony i bardzo pozytywnie należy wspomnieć jego osobę. W każdym razie wybory, mówię, dziwne, zaskakujące, ale ten przykład Polski, pamiętajmy, że wtedy Polska była tym krajem, który innym krajom Europy Środkowo-Wschodniej pokazywał, jak można, tu właśnie wspomniał pan Jacek, mówił o żołnierzach, o walce, o wojnie domowej, tak to faktycznie było. Czasem tu Polacy, pamiętajmy, że wcześniej był wybuch Solidarności, później był okrągły stół, dopiero były wybory. I Polacy pokazali, że można bezboleśnie, bezkrwawo dokonać tak ważnej transformacji ustrojowej. To było wielkie osiągnięcie tychże wyborów. Dziękuję. Panie Jacku, a pan jak wspomina inne pokolenie? No ja wtedy jeszcze nie mogłem głosować, nie mogłem wybierać, ale jako wychowany, że tak powiem, poprzez tradycję i historię na opowieściach dziadków, bardzo żywo przeżywałem to, co się wtedy działo. Zresztą hasło Solidarność w domu, pamiętam, od lat funkcjonowała, a też wzbudzała czasami niepokój, bo jak wracałem ze szkoły i opowiadałem, że widziałem gdzieś napisy Solidarność, to ojciec pamiętam tylko cicho, bo jeszcze wpadniemy. Ale same wybory wywoływały euforię. Tu warto dodać, że druga tura, tam dopiero była frekwencja, tam było około 20% tylko. Także to jest w ogóle niewyobrażalne. No, dla mnie może po tej euforii niestety przyszły pewne formy tego, co się zaczęło dziać później. Co po części niestety dla mnie też nie było akceptowalne, czyli niestety hasło wasz prezydent, nasz premier, ja do tej pory nie potrafię zrozumieć, jak osobę, która wyprowadziła czołgi na ulicę przeciwko społeczeństwu polskiemu, miała krew na rękach, w ramach porozumień krągłostołowych jednak została prezydentem, jakby, że tak powiem, sankcjonując w tym momencie, legalizując dokonania tego pierwszego prezydenta, sankcjonując tak naprawdę pewnego rodzaju bezkarność, a bezkarność, widzimy, co się dzieje, jeżeli osoby zdają sobie sprawę z tego, że będąc u władzy mogą wszystko, mamy sytuację, to co się dzieje na Ukrainie. Ja może tak tym wstęp. Dziękuję. Sławku, a ty? Znaczy ja pamiętam, jeszcze powiem wam, tak to też komicznie wyglądało, mój czteroletni wtedy syn.